Największy wałbrzyski park w dzielnicy Rusinowa doczeka się rewitalizacji. Inwestycja pochłonie 1,5 miliona złotych. Mieszkańcy dzielnicy Rusinowa na rewitalizację parku czekali od lat. Jak tłumaczy prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, to ważna inwestycja, bo z parku chętnie korzystają mieszkańcy całego Wałbrzycha, którzy zostawiają swoje samochody na okolicznych parkingach i jeżdżą to na rowerach lub biegają. Za chwilę będzie wymiana ścieżek, budowa oświetlenia parkowego. No i ogromne nasadzenia roślin bylinowych, również drzew, choć tych drzew w tym parku jest po prostu bardzo dużo, jest to ogromny obszar, największy park na terenie Wałbrzycha. Wydaje się, że to, na co czekali mieszkańcy Rusinowej, Podgórze, ale w ogóle Wałbrzyszanie, bo bardzo wielu z nich tutaj po prostu spędza czas, no wreszcie się realizuje. Nie było łatwo wyłonić wykonawcę, udało nam się to po kilku próbach, firma sprawdzona. Inwestycja będzie kosztowała ponad 1,5 miliona złotych, z czego 85% pochodzi ze środków zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej. Zakres prac jest dość szeroki, w planach jest też oświetlenie alejek. Mamy zrobić od nowa nawierzchnię, czyli całą tą drogę, to będzie pieszojezdna droga, czyli można będzie jeździć na rowerach, będzie też elementy piesze. Mamy niewielką wycinkę, to jest bardzo taka symboliczna wycinka. Oprócz tego oświetlenie, jak już mówił prezydent, całego tego ciągu. Dużo nasadzeń takich bylinowych, bardzo nowoczesnych, takich idących z duchem czasu. I też sporo łąk kwietnych i trawników. Rewitalizacja parku w dzielnicy Rusinowa ma potrwać do końca października.